A opowie nam o tym dr Paweł Fortuna, który zaraz połączy się z nami zdalnie, psycholog biznesu, adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL i wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach modeli umysłu i sztucznej inteligencji, uczenia się na błędach oraz obrony przed manipulacją. Nagradzany autor i współautor kilkunastu książek, współredaktor pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego Psychologia Biznesa. Autor tekstów, kompozytor, inicjator wielu akcji społecznych, w tym konferencji Ludzka Twarz Biznesu i konferencji aktualności psychologicznych Aktualia. Zaangażowany w działania na rzecz rozwoju przyjaznej sztucznej inteligencji, wspierającej człowieka w realizacji jego mądrych decyzji. Dowiedzmy się zatem więcej o rezyliencji. Witajcie, moi drodzy. Power Speech w formie telewizyjnej? W nowej formie. Okej, niech i tak będzie. Najpierw telewizja trafiła do ludzkości, teraz ludzkość trafiła do telewizji. Myślę, że mamy mnóstwo sprawdzonych formatów i możemy korzystać z doświadczeń wielu lat dziennikarzy i też z doświadczeń badaczy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To, czego jeszcze nie usłyszałem na swój temat, a czego się spodziewałem usłyszeć, to to, że dużo piszę. Napisałem 16 książek, a pierwsza moja książka miała tytuł Nomen omen obrona przed wpływem telewizji i był to raport z badań eksperymentalnych. Chodziło mi oczywiście o to, czy człowiek może odfiltrowywać negatywny wpływ, który daje mu niechcąco słuchanie muzyki nie na żywo, że odwołam się do przytoczonej przed chwilą metafory. To, co jest pewne, to to, że przez taki format, dzięki kamerom mogą się nawiązywać realne przyjaźnie, realne znajomości, ale one mają charakter paraspołeczny. Paraspołeczny to znaczy, że ta muzyka nigdy nie będzie brzmiała tak jak na żywo i mam nadzieję, że wraz z wielością tego typu połączeń będzie w nas wzrastał głód bezpośredniego spotkania, a potem dzięki przymusowej digitalizacji całego w zasadzie świata, całej ludzkości będziemy mogli myśleć o hybrydowych formach spotkań i będziemy mogli umiejętnie łączyć to, co dzieje się w kodzie analogowym z tym, co dzieje się w kodzie cyfrowym. Właśnie tego się teraz uczymy. Jeżeli wcześniej przechodziliśmy jakiekolwiek kursy adaptacji do zmian, jeżeli rozumieliśmy, co kryje się pod kryptonimem WK, jeżeli zastanawialiśmy się nad tym, o co chodzi z tą elastycznością, no to teraz właśnie jest czas próby. Teraz karty kładziemy na stół i gramy tym, co jest na stole. Nie mogłem uczestniczyć w całej konferencji. Zajmowałem się badaniami, teraz badam percepcję sztucznej inteligencji, antropocentryzm, z tego typu zagadnienia. Natomiast rzeczywiście uważam, że słowem przyszłości będzie rezyliencja, które jest mocno wkomponowane już w cały nurt psychologii pozytywnej. Psychologia pozytywna jest, jak wiecie dobrze, ofertą dla ludzi zdrowych, a więc nie chodzi tutaj o coś takiego jak potraumatyczny wzrost, czyli wyprowadzanie ludzi z dramatycznych sytuacji życiowych. Raczej chodzi o zupełnie inną sytuację. Pamiętam, jak wiele lat temu, kiedy studiowałem, była właśnie jakaś konferencja na auli. Przyszedłem do budynku uczelni, no i widzę zamieszanie, jakieś limuzyny przed uczelnią, mnóstwo ludzi na auli, nie wiem kompletnie, co się dzieje. Ktoś mówi: szybko, szybko, Paweł, chodź, bo to jest historyczna chwila, będziesz potem o niej opowiadał do końca życia. I rzeczywiście tak jest. Na scenie był Viktor Frankl, człowiek, którego wtedy nie znałem zupełnie. Odbierał tytuł doktora honoris causa. Pięknie mówił. To był taki dziadzio o bardzo ciepłym przekazie i takiej dobrej mentalnej aurze. Na jego twarzy było widać trudy życia, ale w jego oczach był błysk i blask, który pamiętam do dzisiaj. Pobiegłem po tym spotkaniu do czytelni psychologicznej, żeby zobaczyć, co to za człowiek, jakie książki napisał. Była tylko jedna książka, wtedy w ogóle była tylko jedna jego książka przetłumaczona na język polski. Uwaga, miała tytuł Psycholog w obozie koncentracyjnym. Potem czytałem o nim dużo, ponieważ okazało się, że to jest autor terapii sensu życia.
I w jednej ze swoich książek, a polecam wszystkie jego książki, są narracją dobrego, miłego człowieka, takiego wujka, dziadzia, kogoś przyjaznego bardzo i mądrego jednocześnie. I pamiętam ten moment, kiedy opisywał, jakie to jest uczucie, kiedy jest się wsadzonym do jakiegoś wagonu i jedzie się w niewiadomym kierunku, a za oknem widzi się okna swojego mieszkania. On mieszkał dosyć dobrze w Wiedniu, był lekarzem, miał bardzo dobrą posadę. Stracił wszystkie notatki. Jego notatki, jakiej myśli notował? Notował myśli dotyczące właśnie sensu życia. I kiedy był w tej okrutnej, nieludzkiej katordze wojennej, mieszkając z ludźmi w jednym, mieszkając, złe słowo, przebywając z innymi współwięźniami, postanowił odtwarzać treść tych notatek. Okazało się, że ludzie chcą go słuchać. A o czym on mówił? O tym, dlaczego warto żyć. Fragment twierdzi, że my mamy w sobie potrzebę sensu, że to nie jest tak, że sens jest i poczucie sensu jest jakimś gadżetem, który pojawia się na jakimś etapie rozwoju. Nie, ta potrzeba cały czas w nas tkwi i każdego dnia daje o sobie znać i robimy wszystko, żeby nie utonąć w morzu bez sensu. Tworzymy, przekraczamy nasze jakieś niedomagania i deficyty. Staramy się robić coś pożytecznego, dbamy o satysfakcję i dbamy o wewnętrzne spełnienie, dlatego że ta pustka bez sensu nas zabija. Pewnie domyślacie się, dlaczego wspominam tę postać. Ten człowiek i tak wielu innych, pewnie również macie jakieś takie fajne modele do naśladowania, których przykłady moglibyście przytaczać, pewnie chętnie to robicie, ale ten człowiek pokazał, że w sytuacji ekstremalnej to, co jest dla nas najważniejsze, to również ekstremum. Ekstremum z drugiej strony kontinuum. Jeżeli tutaj jesteśmy niemalże zdehumanizowani, odłączono nas, teraz jesteśmy uklatkowieni, dosłownie uklatkowieni w tych obrazkach, których jesteśmy. Dobrze, że pozwolono nam wyjść w ogóle gdziekolwiek na zewnątrz, ale musimy się od siebie trzymać daleko. Na poziomie behawioralnym są aktywizowane każdego dnia procedury oddzielania od siebie. Uczymy się utrzymywania dystansu, nie zbliżania się do siebie. Zagrożenie jest niewidzialne. Jest niewidzialne w związku z tym, każdy może być źródłem tego zagrożenia. A więc całe budowanie przyjazności wobec ludzi, akceptacji, kontaktowości teraz właśnie jest poddawane ciężkiej próbie i mam nadzieję, że to tylko nam będzie służyć na zasadzie hartowania, a nie też rozbijania. Ale proces się dzieje i istnieją pewne samoczynne, niezamierzone efekty różnego typu działań, o których dowiadujemy się post factum, a potem próbujemy odwrócić czas i jakoś wylizać rany. Jesteśmy w bardzo dziwnym czasie i w tej ekstremalnej sytuacji potrzebujemy również ekstremalnego wyparcia różnego typu negatywnych rzeczy. Im większy absurd na zewnątrz, tym więcej sensu powinno być w nas i między nami. Mamy genialną okazję testowania zupełnie nowych modeli zachowania, o których mówili moi przedmówcy i prawdopodobnie w czasie całej konferencji wszyscy zaproszeni ludzie. Mamy genialną możliwość pokazania, co to znaczy elastyczność i zdolność adaptacji. I możemy doświadczać czegoś, co nazywa się rezyliencja. Wytłumaczę wam rezyliencję bardzo szybko, łatwo, w taki sposób, żebyście wy mogli innym to wyjaśniać. Jeżeli wyobrazimy sobie, że człowiek to drzewo, a trudności i wichry życia to jest jakiś taki wiatr, który powoduje, że to drzewo musi się jakoś, może w tę stronę, ono się schyla i jakoś tak dąży swoją koroną ku ziemi, ma jakiś taki geotropizm w tym momencie, to rezyliencja jest tą siłą, która przywraca drzewo do pionu. Przywraca drzewo do pionu, do pierwotnej postaci. I to jest pewien rodzaj mocy, który, jak widzicie na przykładzie drzewa, on gdzieś wypływa z pnia. Z tego elementu,
który jest mniej spektakularny na co dzień, bo my zachwycamy się właśnie koroną naszego życia, tym, jak piękne mamy rozgałęzienia, jak potrafimy, jaką mamy otwartość na światło, jak świetnie przetwarzamy różnego typu substancje na życiodajny tlen, jakie mamy owoce, co robimy niesamowitego dla innych ludzi, komu dajemy zamieszkać w naszej koronie, kto może uzyskać schronienie, kto może znaleźć cień, a kto może przed jakimś niebezpieczeństwem wdrapać się i przetrwać. I to wszystko jest możliwe dzięki elementowi, którego waga właśnie w tym momencie wychodzi na pierwszy plan, wsuwa się na pierwszy plan, jest priorytetowa. Ten pień, do którego ludzie, którzy kochają drzewa i odczuwają ich moc, przytulają się. Ten pień, na którym ludzie rysują tam różne serduszka albo wyznają swoją miłość albo antypatię do różnego typu klubów piłkarskich. Ten pień teraz decyduje o wszystkim. Viktor Frankl napisał w jednej z książek: co los zrządził, tym człowiek musi zarządzić. Jeżeli los zrządza taką sytuację, no to teraz zarządźmy nią w taki sposób, żeby wrócić do pionu. I będzie to dotyczyło zarówno jednostek, poszczególnych ludzi, was, waszych pracowników, waszych partnerów, wasze dzieci, rodziców, przyjaciół, ale też społeczności. Przecież każdy z nas należy do jakiegoś stada. Tych społeczności, które mają charakter realny, nasi współpracownicy, ale też wirtualny. Wirtualne grupy wsparcia, które dzięki portalom społecznościowym istnieją, dzięki tego typu konferencjom oczywiście również mogą się konstytuować i wzmacniać. Ta rezydencja będzie dotyczyła również firm, a może nawet całych branż. Branża eventowa, proszę bardzo, właśnie widzimy, w jak piękny sposób wraca do pionu w nowej formie. Super. No ale mamy wiele innych branż, nieruchomości, branża motoryzacyjna i tak dalej, pewnie dzisiaj było mnóstwo wymienianych. Problemem jest też branża szkoleniowa, edukacyjna i ludzie, którzy wcześniej mieli problemy z digitalizacją, dzisiaj mogą poczuć, co to znaczy wykluczenie technologiczne. Czym jest ta rezyliencja? Ona jest, słowo występuje w takiej formule w języku polskim, ale od lat była rezyliencja badana jako prężność osobowa, prężność ego albo prężność ja. Polacy są autorami wielu kwestionariuszy, wielu różnych i bardzo dobrych narzędzi. I teraz jeżeli przecina się pień, widzimy, że tam są różnego typu słoje. W przypadku prężności rozumianej psychologicznie można mówić o takich rdzeniach kręgowych, które są one trzy. Są trzy. I każdy z nich decyduje o tym, że jesteśmy w stanie powracać do pionu. Pierwszy podstawowy rdzeń dotyczy relacji z najbliższym otoczeniem. Z najbliższym otoczeniem. Istotne przecież dla każdego drzewa jest to, jaka jest gleba, czy właśnie czy w tym miejscu w ogóle pada deszcz, czy są tam jakieś wody podskórne, czy dookoła nie ma jakichś szkodników, które by może, nie daj Boże, podgryzały ten pień. Więc najbliższe otoczenie. Naszym najbliższym otoczeniem jest rodzina i okazuje się, że tym silniejsza rezyliencja, im ludzie częściej witają nas w domu z otwartymi ramionami, jeżeli ktoś na nas tam czeka, jeżeli wiemy, że jesteśmy chciani i jeżeli wiemy, że nasza praca, która często ma charakter misyjny, służy na końcu dla nich. Jeżeli odczuwamy wdzięczność i radość z tego, co robimy, jest to zauważane i doceniane, wtedy rezyliencja oczywiście jest silniejsza, bo pojawia się jakieś nadrzędne dla kogo to wszystko, co robimy. I tak jak starałem się wyjaśniać ludziom na portalach społecznościowych, nie chodzi o to, żebyście lajkowali nasze posty,
Nie chodzi o to, żebyście lajkowali nasze filmy. W ogóle nie chodzi o to, żebyście lajkowali. Chodzi o to, żebyście z tego korzystali. Żeby zamienić scrollowanie jako styl mentalny życia, najbardziej powierzchowny sposób poznania, chociaż słowo poznanie jest tu kompletnie nieadekwatne, a więc jest to takie ślizganie się po rzeczywistości, żeby to zamieniać na zatrzymanie, bo lepiej poznać jedną rzecz głębiej niż mnóstwo przeskrolować. Zresztą chyba nikt z nas nie cieszyłby się, gdyby dla innych był tylko i wyłącznie obrazkiem albo sensem, który się skroluje. A więc relacja rodziny to jest pierwsza relacja z przyjaciółmi, z najbliższymi, pierwszy rdzeń tego gwarantujący rezyliencję. Drugim są kompetencje społeczne. Inni ludzie są najsilniejszą grupą wsparcia i wszystkie badania dotyczące szczęścia pokazują, że gdyby czynniki determinujące szczęście sprowadzić do jednego najważniejszego wymiaru, to byłyby nim relacje społeczne. Dobre relacje społeczne działają tak samo ozdrowieńczo, jak na przykład rzucanie palenia. Gwarantują to, że ludzie na przykład nie mają drugiego zawału. Oczywiście ułatwiają wychodzenie z jakiejkolwiek choroby, a w przypadku wirusa gwarantują tarczę ochronną, która powoduje, że człowiek jako jedność biopsychospołeczno-duchowa jest bardziej odporny na wszelkiego typu zarazy, które nas nieustannie dopadają. I w tych kompetencjach społecznych istotna jest łatwość nawiązywania kontaktów. Ta kompetencja kluczowa na przykład w przypadku sprzedawców, w przypadku przedsiębiorców, w przypadku każdej osoby, która jest zdeterminowana do tego, jej los zależy od tego, czy zbuduje społeczność wokół siebie. A więc ludzie, którzy po prostu są fajni, którzy wiedzą, że lepiej jest mieć rację niż relacje, którzy mają w sobie wyrozumiałość i życzliwość i którzy nie grają ciągle w moje lepsze, ale i nie dzielą ludzi na my, wy, ale chcą tworzyć jakieś społeczności. Ci ludzie oczywiście szybciej w tej rezyliencji łapią pion. I ostatni element, na który chcę zwrócić uwagę i który jest związany z rezyliencją, to bardzo ważne kompetencje osobiste. Ten element jest zróżnicowany, bo jest tu przede wszystkim nadrzędny cel. Po co masz być spionizowanym drzewem o pięknej koronie? Cudownie żyją ludzie, którzy mają nadrzędne po co, w przypadku których nie jest tak, że żyją w ciągu dnia dlatego, że nie umarli w nocy, dla których noc jest za długa i oni już po prostu muszą wstać najchętniej, by nie tracili czasu, nie wiem, na jedzenie, chyba że w dobrym towarzystwie, i najchętniej rzuciliby się w wir pracy, bo przecież jest tyle do naprawienia na świecie i tyle pomysłów fajnych do zrealizowania. Nadrzędne po co? Kiedy ludzi pytam o ich nadrzędne po co, wiecie, czego się dowiaduję najczęściej? Opowiadają mi jakąś reklamę płatków śniadaniowych, jakąś wizję podrzuconą mają, a z moich doświadczeń biznesowych wynika, że ludzie, którzy dzięki swojej pracy osiągnęli właśnie taki status, nagle lecą w dół, ponieważ okazuje się, że nie ma nadrzędnego po co, a te potrzeby, które zaspokoili, nie dają satysfakcji. Dlatego właśnie Viktor Frankl rozpoczął pracę nad terapią sensu życia, która okazała się ostatnią deską ratunku dla osób, które zagwarantowały sobie wysoki status społeczny i materialny. Oprócz takiego nadrzędnego po co, niezbędne jest przekonanie o własnej skuteczności. Ludzie, którzy są w stanie odwołać się do poprzednich doświadczeń, do różnego typu kryzysów, które przeszli i wiedzą o tym, że są w stanie dać sobie radę w trudnej sytuacji, mają w sobie w naturalny sposób więcej siły na to, żeby wziąć się w garść i odbudowywać siebie, bo wiedzą, że to jest zadanie do wykonania. Może żmudne jak wychodzenie na 15 piętro po schodach, może czasami nudne jak zmywanie całej sterty naczyń, ale wiedzą o tym, że jest to możliwe i że można z każdej trudnej sytuacji wyprowadzić dobro, którego by się nawet nie poznało, gdyby tej trudnej sytuacji nie było. I ostatnia rzecz to nadzieja. Kiedy pracuję z ludźmi, ludźmi biznesu, robię często takie ćwiczenie, które również i mentalne oczywiście, które również i wam na zakończenie
polecam. Wyobraźmy sobie, że właśnie dzisiaj, w tym momencie, a mamy bodajże 29 kwietnia, rozpoczyna się najlepszy rok naszego życia. To nie znaczy, że to będzie ostatni najlepszy rok w naszym życiu. Niech to będzie najlepszy rok z serii, a może kontynuacja najlepszych lat. I wyobraźmy sobie, że połączyliśmy się dokładnie w rocznicę tej konferencji, takie pierwsze urodziny tego eventu i rzeczywiście każdy z nas mówi: hej, to niewiarygodne, ale to był najlepszy rok w moim życiu. I wszystkie wystąpienia to są tylko i wyłącznie, nie, tylko wiem, że to jest źle powiedziane, to są aż, to są referaty informujące o tym, jak to się stało, że to był najlepszy rok w moim życiu. Każdy, kto dużo podróżuje, wie, że najlepsze miejsca, najciekawsze knajpy są w bocznych uliczkach. Każdy, kto dużo kontaktuje się z ludźmi, wie, że największą głębię mają ci, którzy na początku są w cieniu. Każdy, kto zbierał płyty winylowe, wie, że najlepszy utwór na płycie to nie jest ten kawałek, dla którego tę płytę kupił. Czasami potrzeba przypadku, tak jak teraz, splotu okoliczności, jakiejś zarazy, która sprawia, że właśnie mogliśmy się spotkać i w ogóle mogliśmy się poznać i mogliśmy się skontaktować. I mogłem przekazać wam trochę moich myśli, które w tym momencie są wodą na młyn waszych refleksji. Mogłem wam dać coś, nie tracąc niczego, ba, zyskując ten wielki dar, który może dać ktoś, kto skorzystał ze skarbnicy, którą jest obdarzany. Skarbnica jest pewna. Znakiem jakości jest Viktor Frankl. Znakiem jakości jest nasza potrzeba sensu i to, że tego dnia o tej godzinie, mając tyle różnych możliwości w życiu, postanowiliśmy się ze sobą spotkać. To jest niewiarygodne. To jest niewiarygodne. Dlaczego powinniśmy być mocni? Ponieważ rezyliencja zależy od środowiska. Zależy od osób, które pytają o to: hej, dlaczego to może być najlepszy rok w twoim życiu? Co jest sensem twojego życia? I jak możesz zagrać kartami, które teraz są na stole? Czego może wam życzyć Fortuna w takiej sytuacji? No chyba tylko tego, że żeby rzeczywiście tak było, że co los zrządził, tym każdy z nas będzie potrafił zarządzić, a w przyszłości będziemy o tej całej sytuacji opowiadali jak o jednym z najciekawszych survivali, w jakich mogliśmy brać życie, brać udział. Życzę wam, żebyście byli zdrowi, odporni i bądźcie mocni, bo słabi potrzebują wsparcia ludzi mocnych. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dzięki wielkie za tyle słów, które na pewno stanowią dla nas inspirację. Mam nadzieję, że rzeczywiście za rok będziemy mogli wszyscy powiedzieć, podsumowując to, co się podziało, to był niezwykle ciekawy, ale też dobry rok mojego życia. To padło nie tylko w tym podsumowaniu i power speechu doktora Pawła Fortuny, ale padło też kilkukrotnie w trakcie dzisiejszych prelekcji, wystąpień i rozmów, że w kryzysie można znaleźć dla siebie niespodziewanie szansę, można odkryć swoje mocne strony, można porwać się i z sukcesem zrealizować coś, co wcześniej było dla nas lekka przerażające. Dlatego wszystkim życzymy, żeby właśnie odnaleźli inspirację w opanowywaniu zarówno swoich emocji, w tym jak podchodzimy do informacji merytorycznych, wyciąganiu najlepszych dla siebie informacji
z całego tego bogactwa, które nam jest dostarczane przez przeróżnych ekspertów, a dziś było podsumowywane przez naszych prawników, ekonomistów, osoby zajmujące się naszym zdrowiem psychicznym, osoby, które stres i kryzys zjadają na śniadanie, osoby, które zajmują się mediami, zajmują się także zarządzaniem, zespołami. Mnóstwo mieliśmy tych ekspertów, ale wszyscy dawali nam nadzieję, że jest wyjście z tej sytuacji. Są metody, są techniki, są też realne formy pomocy, które mogą dla nas wszystkich stanowić bazę do tego, żeby odważyć się, pomyśleć, że to naprawdę może być jeszcze dobry rok. Jak będzie, tego nie wiemy. Wiemy, że teraz możemy się nawzajem wspierać. Wiemy, że siła jest w zespołach. Wiemy, że siła jest w nas. Wiemy, że siła jest w naszej fantazji i we wzajemnym wsparciu. Wiemy, że czasami telefon do przyjaciela, niezależnie czy jest certyfikowanym coachem, czy po prostu naszym najlepszym przyjacielem, może naprawdę pomóc nam zmienić patrzenie na nasz własny biznes. Dlatego wszystkim nam, Państwu, którzy nas oglądają przez cały dzień i wszystkim, którzy są zaangażowani w realizację tego eventu. Wszystkim naszym ekspertom również niezmiennie życzę tego, żebyśmy się dobrze odnaleźli w tej nowej rzeczywistości i być może wymyślili się na nowo.